Cześć. Ostatni odcinek o smutnej historii aborygenów był bardzo dla mnie trudny, ze względu na to, że temat jest bardzo złożony, a ja starałem się przedstawić tylko ważne fakty. Dodatkowo posmuciło mnie to, że zaraz po opublikowaniu tego odcinka dostałem wiadomość o tym, że dzieci ze skradzionego pokolenia często nie były adoptowane przez białe rodziny, a bardziej wykorzystywane jako służba. Niemniej jednak nie zwalniamy tempa i dzisiaj porozmawiamy sobie o rasizmie w Australii. Zapraszam. Dzisiaj Australia kojarzy nam się z narodem imigrantów, stosunkowo tolerancyjnym, różnorodnym kulturowo. Jednakże nie zawsze tak było. Pierwsza imigracja do Australii wolnych ludzi zaczęła się w 1830 roku, jednakże prawdziwy boom przeżyła w 1850, kiedy to na kontynencie odkryto złoża złota. Trend się zmieniał, zwalniał w okresie silnych susz, jednakże można założyć, że od 1850 roku do 1900 populacja Australii zmieniła się od 400 tysięcy osób do prawie 4 milionów. Co za tym idzie, w Canberrze w 1901 roku przyjęto ustawę o ograniczeniu imigracji. Okres ten nazywany jest dzisiaj polityką białej Australii. Nowe prawo powstało w celu ograniczenia napływu ludności niebrytyjskiej i dawało również prawo do tego, aby usuwać niepożądaną ludność, która przybyła do Australii przed 1901 roku. Na celowniku znaleźli się zwłaszcza Azjaci. Ówczesna propaganda oskarżała ich o zaniżanie płac, o niemoralne zachowanie, rozprzestrzenianie chorób. Edmund Barton, pierwszy premier Australii, powiedział: nie ma czegoś takiego jak równość ras. Jest za to zasadnicza nierówność. Inne rasy w porównaniu do białej są, myślę, że wszyscy są o tym przekonani, nierówne i podrzędne. Najsłynniejszym narzędziem wprowadzonym przez ustawę było dyktando składające się z 50 słów, które było przeprowadzone na imigrantach. Oficer mógł przeprowadzać się kilka razy i mógł wybrać dowolny europejski język. Obalenie tego dyktanda było wystarczającym powodem, aby nie wpuścić imigranta do Australii. Dzięki tym działaniom już w 1925 roku premier Stanley Bruce mógł uspokoić opinię publiczną. Powiedział on: populacja Australii złożona jest w 98% z ludzi o anglosaskim pochodzeniu. A jego poprzednik, William Morris Hookes, powiedział, że ustawa o ograniczeniu imigracji jest największym australijskim osiągnięciem. W istocie polityka białej Australii była tak popularna, że wielu przedsiębiorców stosowało to jako markę. Pojawiały się broszki, przypinki, mydła, a nawet gra. Jej zasady były bardzo proste. Gracze zdobywali punkty za wyrzucenie z planszy kolorowych pionków i przyciągnięcie białych. Z polityką białej Australii pośrednio były także związany proces imigracji dziecięcej. Chodziło o ponad 100 tysięcy dzieci, które były wysłane do Australii między rokiem 1920 a 1970. Byli to podopieczni sierocińców i domów opieki w wieku od 3 do 14 lat. Często byli zabierani rodzicom, a w szczególności samotnym matkom. Z początku wszystko wyglądało jak w bajce. Podczas rejsu dzieci dostawały bardzo dobre posiłki, dostawały zabawki i swobodnie bawiły się na pokładzie statku. Po przybyciu dzieci najczęściej trafiały na odludnie położone farmy, gdzie warunki były bardzo ciężkie. Farmerzy rzadko traktowali ich jako część rodziny, bardziej jako darmową siłę roboczą. Polityka państwa zmieniła się dopiero w 1973 roku i od tego czasu znacząco nasiliła się imigracja ludności azjatyckiej. Świat się zmienia i symbolem takich zmian jest kwitnąca wiśnia. W Sydney każdej wiosny z okazji tego święta odbywa się festiwal, który chciałbym Wam teraz dla rozluźnienia pokazać.
poprzednim odcinku chciałbym Was zostawić z piosenką. W 1987 roku zespół Midnight Oil nagrał utwór Protest Song o nazwie Beds Are Burning przeciwko wieloletnim represjom. Wymowne było to, że zespół wykonał ten utwór na uroczystości zamknięcia olimpiady w Sydney w 2000 roku. Muzycy mieli wtedy na sobie bluzy z napisem Przepraszam. Jeśli nie znasz angielskiego, to w opisie zamieszczę link do tłumaczenia piosenki. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i zapraszam Cię do wysłuchania piosenki. Ciekaw jestem Twojego zdania na jej temat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!